Zmęczony, ja jem, to odcinek będzie wyzł. Znajdź trzy przedmioty do ponownego napisania rzeczywistości. Dobra, hej, cześć, siemanko, mam wszystkim... mam wszystkim ludzie, czy tam widzowie z tej strony, oczywiście Emil Wielki Grafel. Witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w... Znaczy no... W drugim podejściu zagrajmy w Alan Wake American Nightmares. Pokażę coś ciekawego. Muszę wszystkie znaleźć. Maszynopisy, chodźcie. Chodźcie teraz, o, proszę bardzo. Alan pisarz, Alan Wake pisarz. Diabeł tkwi w szczegółach, podzielony, nowa rzeczywistość, satelita, strony i instynkty. I tak dalej. Wszystko muszę to znaleźć od nowa. Dobra. Przecież notatki kiedyś tam czytałam, dobra to. Dobra, chcecie posłuchać? Dobra, to może posłuchamy tego, dobra. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Dobra, nazywam się Alan Wake, jestem pisarzem. Nie zostałem w nim w ciągu jednego dnia. Jak większość pisarzy, na początku było ciężko. Tu krótka historyjka, tam mały artykuł, potem mi się poszczęściło i zostałem scenarzystą w programie telewizyjnym Night Springs. Nie była to może wielka amerykańska powieść moich marzeń, ale ta praca nauczyła mnie dyscypliny i warsztatu i pokazała różnicę pomiędzy chęcią bycia pisarzem a faktycznym pisarstwem. Dobra. Następna. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Aby zmienić rzeczywistość, trzeba sprawić, by podążyła w odpowiednim kierunku. Twoja wersja tam jest, czeka. Ona chce stać się prawdą. Musisz tylko pomóc jej osiągnąć potencjał. Diabeł w szczegółach. Zmieniasz szczegóły sceny, aby dopasować je do znajdujących się na stronie. Jeżeli dobrze uchwycisz szczegóły, jeżeli osiągniesz tę masę krytyczną, nastąpi zmiana, a reszta twojej rzeczywistości zastąpi istniejący wzorzec. Kłamstwo, nieważne jak bardzo szokujące, staje się prawdą. Dobra, następne. Podzielony. Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker. But of course, there's strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Tak, Mr. Scrooge, czyli pan Zgrzyt. Niektórych opętanych nie chroni mrok. Zamiast tego ich awersja do światła jest tak potężna, że dosłownie rozdzielają się na dwie połowy. Przy kontakcie z silnym źródłem światła powstają w ten sposób dwie słabsze połówki, ale za to jest ich więcej. To bardzo niepokojący rozwój. Mroczna istota, z którą zmierzyłem się 2 lata temu, była potężna, ale nie miała aż tak dużej wyobraźni. Najwyraźniej tego samego nie można powiedzieć o panu Zgrzycie. Dobra, na dzisiaj będzie tyle. Później resztę. Dobra, lecimy szukać tych naszych. Znajdź 3 przedmioty do podobnego napisania rzeczywistości. Yo. Tararara. Tiririri. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. O kurde, tak mało broni. O!
Tylko mam gwoździarkę? A no tak, zapomniałam. No, ostatnio był sobie u mnie siostrzeniec i to pograł trochę w Alana Wake'a. I chyba trochę amunicji mi, dobra, za tego, trzeba wziąć, podjąć. Amunicje, gdzie są te amunicje, nie, zbieraj. Dobra. Co jest? Dlaczego to? Ja chcę moją tamtą broń. Gdzie jest ta kurna Emma? Emma. Z dużymi baboszami, Emma. Dobra, chcę to. Zmieniaj. No, chcę to. Kurde. Dobra. Może tylko to, dobra, na razie. Radyjka słuchaliśmy? Dobra, chyba słuchaliśmy. Tak, Radyjko. Tak, wiem, że to jest strona maszynopisu. Żeby ją podnieść, to muszę. Dobra, ten etap pokonać. Dobra, biegnijmy. Dobra. Biegnijmy, Alan, biegniemy. Tu będzie zaraz za... rambiste spotkanko zaraz będzie. Właśnie tych. Co czytałam o nich przed chwilą, wiecie? Tych. Tych, o właśnie. Co jest? Co? Jak to koniec amunicji? Co jest? Spierdzieloj! Ksem! Biegnij! Alan! Jazda ode mnie! Frajerzy! Emma, uratuj mnie. Uratuj. Kurde. No, gdzie jesteście? Świnie. Jedne. Poszły font. Co jest? Co tak mało amunicji? Na jakim ja poziomie gram? Ma normalnym. Ma nie koszmarnym. Jezu. Halo. Wypierdzielaj. Jeden, drugi, trzeci. No! I teraz odlecieliście w cholerę, nie będzie. Dobra. Dobra, biegnij, bo to jest rzecz. Biegnij. No jeszcze przy to przypamiętają się znowu te frajery. Gdzie to było? Tutaj. Podnoś to. Dobra, zawór mamy. Tak, jeszcze dwie. Jakiś autobus spalony. No, Milusio, jak cholera, nie powiem. Milusio. Co ja wygaduję? Jakie Milusio? Znowu. Nie wiem. To jest totalnie Milusio, dobra. To już chyba grało, dobra. Jakiś wywiad był. Z tym jakimiś tam... tymi jakimiś kolesiami, nie pamiętam. Jakimiś tam, dobra. Biegnij, biegnij, Alan, biegnij. Teraz tutaj po akumulator trzeba biegnąć. Po akumulator trzeba biegnąć i szybko stąd uciekać. Bo przyjdą te panowie. Zapierdzielaj. Koniec. I się odpierdziel. Podnieś. Jasno. That's two. Just one more to go.
Tak, słyszę jeszcze jedno, aha. Może ja muszę najpierw gdzieś polecieć chyba, nie? Po zapas amunicji jest. Trochę mało tej amunicji. Znowu się Alan męczysz, nie? Męczysz się i męczysz. Dobra, dawaj. Wiem, że się męczysz. Wiem, że się męczysz, Alan, bardzo się męczysz. Dobra, mikrofon jest włączony tym razem. Dobra, jest chyba włączony. Dobra, gram na słuchawkach z mikrofonem, jak się ktoś pyta. Kupiłam w 2011 roku, w maju, słuchawki. Teraz nagrywam na nich. A tam coś jeszcze jest? Nie wiem. Co tu jest? O kurde. O kurde, 10 maszynopisów? A ty, ja tyle nie mam. Aha, dobra, super. Znalazłam jeszcze jakąś broń tutaj. O cholera. W tej dziurze. Ale numer. A to nie wiedziałam. Chła. To jest ciekawe. O. A tam jeszcze ciekawsze coś stoi. Coś. Zaraz się każe z poprzedniej gry zaraz. Alan Wake. Aha, dobra. A tu czegoś nie ma? Nie ma. Łe. Proszę. Mamy broń do znalezienia jakoś. Dobra, tutaj tędy chacza iść. Oj, się znowu męczysz, Alanik. Alanik, się znowu męczysz. Widzisz, Alan? Nie ma tu jakiegoś czegoś? Nie wiem. Tak. Tylko wycie wilków. Au! Tak, jestem taką wilczycą. Au! Coś się odpierdziela. O nie! Jezu! Ja pierdzielę! Wynocha! Cholera, się wystraszyłam! A ja sobie au. Tak, dlatego na kanale jest wilk. Od tej pory będzie tylko wilk na kanale, bo jestem wilczyca. Yeah, Emi w gierki na wilczyca. I koniec. Jak się komu nie podoba, to... żegnam. Może sobie... tego, dobra. A się podoba, to zostaje ta na zawsze. Na tym kanale, ze mną. Tak, na zawsze. Yeah. Będzie śmieszna zabawa na zawsze. Ojej. Au. Kurde, to groć. Kurde! Nie widzę was, ciule! Ciulu! Ciulu, pierdzielony ciulu. Jezu, jak mało mi amunicji zostało. Dobra, biegniemy. Biegniemy! Mam tak mało amunicji, że biegniemy. O Jezu. Joś, tego jeszcze męczy. Alan. Ile tej amunicji mam? No kurde, 14 naboi? To jest bardzo mało, wiesz? Bardzo mało. Tu jeszcze jakaś... A tam jest z tego strona. Ale potrzebuję 10 stron maszynopisu, no. To jest sporo, 10 stron maszynopisu jest to, nie? No. Dobra, biegnij. Tu jakaś amunicja jeszcze jest. Dobra, tam psia raptys. Nie? Dobra.
Że on trochę więcej... Dobra, nie, biegnij. Tak. Au, au. No. No kurde, no. Halo. No, dobra. Idziemy. Zarabiać zabawa. Już się znowu zmęczyłeś, Alan, Alan. O, o. O, o. Strona jest gdzieś. Gdzie ta strona? O, tutaj. Uuu. No wiem, że F6. Tworzenie nowej rzeczywistości. Wow, tworzenie nowej rzeczywistości. Dobra, czytamy. The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it, turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it. Others can cope. I'm one of those people. And I know how to wield that power to rewrite reality. Rzeczywistość, którą bierzemy za oczywistą, jest najbardziej miętka i plastyczna, niż nam się wydaje. W odpowiednich warunkach można zmienić jej kształt i stworzyć niemal wszystko, czego się pragnie. Kiedy tak się dzieje, prawie nikt tego nie zauważa. To nie tak, że zapominamy. Po prostu po zmianie nie ma co pamiętać. Tylko ci, którzy zostali bezpośrednio naznaczeni przez siły mogące zmienić rzeczywistość, są świadomi tych zmian. Wielu z tego powodu popadło w obłęd. Inni potrafili to znieść. Ja jestem jednym z nich i wiem, jak wykorzystać tę moc do zmiany rzeczywistości. Nieźle. Dobra. Okej, okay, kolejna notateczka. Nie wiem, ile 6 już jest notateczek? Zaraz, czekaj, ile tam było? 6 czy ile? 7? O, trzeba jeszcze 4 maszynopisy chyba, ile mam teraz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, 6. Jeszcze 4 maszynopisy, tam to otworzyć, to coś tam. Tam było to coś tam. To broń, 10 maszynopisów, 10. Ojoj. Tam nic nie ma? Nie ma. Tutaj nic pokrowanego nie ma? Ojoj, nie ma chyba. Dobra, chodź. Lecimy w którą stronę. Patrzcie teraz. No. Wy skurwysynie! O Jezu! The enemy tears itself in two to avoid the hated light. It becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic. Spadaj! Już? O kurde, na trudnym to było wiele gorzej. O Jezu. Dobra, chyba na normalnym gram. Na normalnym chyba. Gdzie to było? Płyta CD coś chyba. Zbierania jeszcze, nie? Aha, a tu szczelbę. Podnosisz szczelbę, nie? Tak, widzę, że mam teraz dużo broni. Płyta CD. The man has found the battery, but it is empty. Piwa jakieś. It will need to be recharged. Wow, kominek. Ostra impra to była. Ma teraz do spania nawet, kurde, jaka impra ostra. Wow. Dobra, spadam stąd. Wzięłam broń nową, dobra, wzięłam jakąś broń, szczelbę mam, aha, dobra, szczelbę. Okej.
Trzeba do strzelania. Dobra, to trzeba porozmawiać z MMO. O ponownym naładowaniu akumulatora widzę właśnie i lecę. Już biegnę, biegnę. Cicho tam. Wilku. Ha. Wilku, wilku. Wilk syty i owca cała, ta. Jasne. Wszystko syte i owca cała. Cały. Wszyscy pozbieram jeszcze amunicję, nie? Czy mam? Dobra. Tak, wiem, ale pokazujesz mi, czy to jest maszynopis. Tylko tam chyba jest ten maszynopis. Tak, w tym pokoju. Jeszcze jeden. Aha. Need this battery charged. No problem. Here you go. Thanks. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. Do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Życzę mi szczęścia. Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memories a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage. You're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Dobra, okej, twój błąd i nie jesteś już żadnym terrorystą. Jeszcze powiedziała do nas. Okej, dobra, udaj się na pole naftowe i napisz ponownie rzeczywistość. Ua, kurde, tam będzie zabawa dopiero. Dobra, pole naftowe, okej. A coś tu góry jest, co to jest? A, jest jakiś magazyn chyba. Ona to go czyta. Magazyn, nie? Czyta się, co? Tak, już wzięłam amunicję. Po co mi to tłumaczysz, żebym brała amunicję? Dobra. Kurde, mam pełną chyba amunicję już teraz, no. To lecimy to pole naftowe, o Jezu. To było teraz, aha. W tą stronę? To też są jakieś te. Dobra, do karabinu. Nie. Dobra. Idziemy, dobra. Idziemy, będzie zabawa zaraz. O nie! Kiedy przeciwnik atakuje, możesz uniknąć ataku naciskając shift. Dobra, już wiem, okej, shift, jeden shift. Cholerny. O Jezu, Wynocha. Jeszcze! O, proszę, jak to nam ułatwić zadanie! Kurczę, syny. Jedne. Cholera by to! Ale mędy. O, jest. Tak, pozwolą ci. Co to jest? Nie chcę rewolwera. Wal się. Z rewolwerem. Muszę znowu amunicję iść naładować. Biegnij. O jest. Ten się siedział. Przedłużał. Dobra. Znowu Alan męczysz. No biegnij. Zaraz będzie kolejna porcja chyba jeszcze. Przeciwników chyba cholernych, nie? Nie?
walić was. Oczyść pole naftowe. Z czego? Aha. Time to make some serious changes. Koło było na miejscu. Ropa płynęła. Akumulator był podłączony, a światło migały. Otwarzaczu grała płyta. Dobra, trzeba by w koło. Gdzie jest koło? Koło z ropą. Zaraz, taka muza. Nie wiem, jakaś rokowa tak, kurde, jakieś rokowe coś, dobra. Umieść. I odkręć. Musi ropa płynąć, o Jezu. A to ja muszę, o Jezu, to ja muszę myszką. Cholera by to dobra. Okej. Potem było co? Akumulator był podłączony, dobra, akumulator, no zasuwaj, tu jest chyba akumulator. Akumulator, i na koniec jest płyta, dobra, twarzacz. Umieść. Przełącz światła. Gawce. I teraz jeszcze mu zagrała. Dobra, nie wiem, czy to wyłączyć muzykę, czy co? Czy ciszę? Dobra, chodź to. Dawaj, muza na fulla. Jeo. Się bawimy! Wala na Wake'a! Ameryka Nightmare! Yeah, yeah, yeah! Czekaj! O kurde, za tumrę znowu! Biegnij, Alan! Przez pole! Do ropy! Czekamy! Uciekaj z pola atomowego! Wróć do M! No ta, jasne! Zaraz zasadzka na M. Dobra. Fuck a Huawei. Ha, 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 ha. Muza się skończyła. No, potem to będę miała misję w tym. Widzicie to kręcące? Potem to kręcące będzie mnie. Chciało mnie to. O, to będzie chciało mnie potem załatwić. O, o, karteczka. Jest maszynopis gdzieś tutaj. Cholera. Ej, podejdź tu, halo. Masz sobie coś ostatniego, nie wzięłam go, kurde. Dobra, F... Fu, 6, 6? 6, dobra. O! Polowanie na pana zgrzyta! Uuu! Proszę! Polowanie na pana zgrzyta! Jej, dobra. Mr. is a twisted copy of me. Powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's two steps ahead of me, but I can find him, and I believe I can stop him. No, trzeba go powstrzymać przecież. Pan zgrzyt jest moją wynaturzoną wersją. Jest potężny i niebezpieczny, ale wiem, że mogę z nim walczyć. I nie sądzę, aby ktokolwiek inny dał mu radę. Nikt nie rozumie, czym on jest, co prezentuje, ani tego, że te wszystkie straszne rzeczy, jakie tu robi, nic nie znaczą. W porównaniu z piekłem, jakie rozpęta na ziemi, jeśli tylko będzie mógł. Ale ja przetrwam mroczne miejsce. Przetrwam mroczne miejsce i odebrałem swoją lekcję. Wiem, jak sobie poradzić, jak pozostawić przy zdrowych zmysłach, kiedy świat oszalał. On jest dwa kroki przede mną, ale nie potrafię go znaleźć i wierzę, że... Wierzę, że umiem go powstrzymać. No właśnie. Okej, okay, dobra. I pytka znaleziona. Polowanie na pana zgrzycioora. Halo, panie zgrzycior. Będziemy się jeszcze bawić dalej? Będziemy się bawić dalej? Chyba będziemy się bawić dalej, nie? Tu jakieś auto stoi jeszcze. Tu są jakieś notatki jeszcze. Fura czy jest stoi? O! Pana policjanta jakiegoś chyba. A.
O, jaki ładny dymek. O, widzicie to? Aaaa, ale ładny dymek. Ha, 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 ha. A, i gramy na poziomie teraz normalnym. Nie żadnym koszmarnym. Miałam dosyć tego poziomu. Dobra. Ahem.